Dziękuję, pani marszałek. Panie ministrze, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchomiło dosyć szeroką współpracę między administracją rządową a przedstawicielami różnych sektorów na rzecz energetyki wiatrowej, ale także innych odnawialnych źródeł energii. Czemu ma służyć taka inicjatywa i czy w innych krajach również ona ma miejsce, bo z naszej wiedzy wynika, że Polska tutaj jest w czołówce. Czy Polska współpracuje w zakresie budowy elektrowni morskich wiatrowych z innymi krajami? Wiemy, że Litwa, Łotwa, Estonia są też tym mocno zainteresowane. W 2020 roku Unia Europejska narzuciła nam cel OZE w wysokości 15%. Osiągnęliśmy już 16. To oznacza, że od tej strony nie musimy działać aż tak pod presją czasu. Bo wobec tego mam pytanie, to znaczy oznacza to, że po prostu transformacja musi być robiona z głową. Mam pytanie, na ile energetyka wiatrowa morska stanowi alternatywę dla energetyki wiatrowej na lądzie? Bo wiemy, że z wiatraków osiągnęliśmy już 7 giga, lądowych, co wcale nie jest tak mało, mimo że słyszymy tutaj jakieś alarmujące informacje i że wiatraki te będą budowane. Polacy nie byli przeciwni, nie są wiatrakom budowanym na lądzie, ale są przeciwni temu, żeby budować ich za oknem domów. Czy pani poseł, pan poseł chcieliby, żeby zbudowano wiatraki 10-20 metrów od domu, w którym mieszkacie? Obawiam się, że nikt taki by się nie znalazł chętny i dlatego Polacy protestowali, bo był tutaj kompletna ignorancja i kompletny chaos. Bardzo ważne jest też budowanie magazynów przydomowych energii. Dziękuję, to ma bardzo duże znaczenie. Czy ministerstwo monitoruje pracę w tym zakresie? Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław.